ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम ज्ञान त्रिमंदस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मुक्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की। राइट। तो जिस आए मैं चिता में जिशोन तेरे जाओ वर्षे इतना अच्छा। स्वयं स्वयं असुविष्ट एव z pewnością Atmana Atmana przez siebie bez siebie Atmanam Atmanam siebie Veta Veta znasz Tłam Tłam Ty Purushottam 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 O największy spośród wszystkich osób. Bhuta Bhavna Bhuta Bhavna O początku wszystkiego. Początku wszystkiego. Bhuta Isha Bhuta Isha O panie wszystkiego. Wszystkiego. Deva 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 O panie wszystkich półbogów. Jagatpate. Jagatpate. O panie całego wszechświata. O panie całego wszechświata. Swayam etma. Swayam eva atmana atmanam. Swayam etma atmanam. Swayam eva atmana atmanam. Svayam eva atmanam Veta tvam purushottama Veta tvam purushottama Bhuta bhava na bhutesha Bhuta bhava bhutesha Deva deva jagatpate Deva deva jagatpate Svayam eva atmanam Svayam eva atmanatmana Vedgatvam purushottama Vedgatvam purushottama Bhuta bhavana bhutesha Bhuta bhavana bhutesha Deva deva jagatpate Deva deva jagatpate Svayam eva atmana Svayam eva atmanam Veta tvam purushottam Veta tvam purushottam Bhuta bhavana bhutesha Bhuta bhavana bhutesha Deva deva jagatpate Deva deva jagatpate Dobrze, to Sara Mataji czytamy znaczenie, tłumaczenie i znaczenie. Zaprawdę, tylko ty sam znasz siebie poprzez swoją wewnętrzną moc, o początku wszystkiego, panie wszystkich istot, panie wszystkich półbogów, o najwyższa osoba, panie wszechświata. Znaczenie. Najwyższego Pana Kryszna mogą poznać tylko osoby, które są w związku z nim poprzez pełnienie służby oddania. Tak jak Arjuna i jego następcy. Osoby o naturze demonicznej czy mentalności ateistów nie mogą poznać Kryszny. Spekulacja umysłowa, która oddala od najwyższego Pana, jest poważnym grzechem, a kto nie zna Kryszny, ten nie powinien pisać komentarzy do Bhagavad Gita. Jest ona przekazem Kryszny, ponieważ jest nauką Kryszny, należy poznawać ją od Kryszny, tak jak powiedział ją Arjuna. Nie należy przyjmować tej nauki od ateistów.
Jak oznajmia Śrimad Bhagavatam, kanto pierwszy, rozdział drugi, werset 11. Najwyższa prawda zrealizowana jest w trzech aspektach. Jako bezosobowy Brahman, jako zlokalizowana Paramatma i ostatecznie jako najwyższa osoba Boga. Więc na ostatnim etapie poznawania prawdy absolutnej dochodzi się do najwyższej osoby Boga. Zwykły człowiek, a nawet człowiek wyzwolony, który zrealizował bezosobowego Brahmana albo zlokalizował Paramatmę, może nie zrozumieć osoby Boga. Takie osoby mogą zatem starać się zrozumieć najwyższą osobę z wersetów Bhagavad Gita, które mówione są przez tę osobę, Krishna. Czasami impersonaliści akceptują Krishna jako Bhagavana albo uznają jego autorytet. Jednakże wiele wyzwolonych osób nie może zrozumieć Krishna jako Purushottamy, najwyższej osoby. Dlatego Arjuna zwraca się do niego jako do Purushottamy. Jednakże ktoś nadal może nie być w stanie zrozumieć, że Krishna jest ojcem wszystkich żywych istot. Dlatego Arjuna nazywa go tutaj Bhutavavana. A nawet jeśli ktoś dojdzie do zrozumienia, że jest on ojcem wszystkich żywych istot, to jednak nadal może on nie znać go jako najwyższego kontrolera. Dlatego został on tutaj nazwany Bhutesha, najwyższym kontrolerem każdego. Nawet jeśli ktoś zna Krishna jako najwyższego kontrolera wszystkich żywych istot, to ciągle może nie wiedzieć, że jest on źródłem wszystkich półboków. Dlatego został tutaj nazwany Devadeva, Bogiem czczonym przez wszystkich półboków. Jeśli nawet ktoś zna go jako Boga wszystkich półboków, może nie wiedzieć, iż jest on właścicielem wszystkiego. Dlatego Arjuna nazwał go tutaj Jagatapati. W ten sposób została przedstawiona tutaj prawda o Krysznie, którą zrealizował Arjuna, i my powinniśmy pójść w jego ślady, aby zrozumieć Krysznę, tak jakim on jest. Tu Mateusz czytała wszystko. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. To znaczy, musimy trochę rozumieć, dlaczego bardziej mówię to, jaki jest kontekst. To Gita. Gita to znaczy Bhagavad Gita. Gita to jest mała książka. Ale tak wiele do nauczenia. Arjun zwrócił się do Krishna w Gicie 55 różnymi imionami. A nazwy można przemówić na różne sposoby. Możemy dowiedzieć się tak wiele o Krishna, biorące jego jedne imię i analizuje się. Tak? Bhajarie powiedzieli, wyjaśnią, że my mamy sześć rozdział, ten sześć rozdział w środku, to jest serca Bhagavad Gita. Ale szczególnie ten dziesiąty rozdział jest esencja Bhagavad Gita. Mamy cztery wersety, sama czytaliśmy. I po usłyszeniu Arjun wyraża swoją realizację. Arjun jest w ekstazie, kiedy wypowiada te wersety. Arjun mówi, że nikt was nie zna, nawet święte osoby. Tak, sadhu, sages, wiedzą oni, tak? Ale oni wiedzą, ale nie do końca, tak? Ludzie myślają po prostu, że o Bogu niewiele trzeba wiedzieć. Po co marnować czas, tak? Co jest nawet tam na rozumienie? Bóg jest Bóg i koniec. Ale w
Tuże wiedyski tak mile jest obowione o Krishna. Krishna mówi, że Ananta, Ananta to znaczy sześć, to jest Krishna mówi o Gicie. Anantas czas mi na nagnam. To znaczy, że ja jestem Ananta. To on ma tysiąc głów. Od tego on mówi bez przerwy. Nie ma, co dzień ma coś nowego powiedzieć. A od kiedy on zaczyna powiedzieć? Kiedy nawet, kiedy czas zaczynał? Od tej, na ten uniwersytet, na ten świat, wiesz, świat, tak? To od tej czas on bez przerwy mówi od Krishna. A co dzień jest nowego? Co każdy moment jest nowego? I bez przerwy, tak? Ten drugi kanto idzie. To widzisz, tak wiele jest do nauczenia się o Krishna. I dlatego Arjun mówi, co mówi Arjun, kto zna Boga? Swam eva atmana atmanam. Pan pewnie pozna sam Pan. A zatem, aby poznać Boga, Boga pewnie, o kogo muszę prosić? Bóg. Boże, tak? To jest ostateczna logika podania przyjaźni. Ktoś mogę powiedzieć, aby poznać Pana, może zrobić inne rzeczy, na przykład jakieś siedzimy na lasu, albo robimy jakieś medytacja, jakaś yoga. I dlaczego nie możemy rozumieć? Bo Bóg jest siedziwe nasze serce. Oni mają taki argument, ale tu Arjun mówi, że nie. Nie. Tylko Bóg, Ty znasz siebie. I prosząc, jeśli kto prosić Boga, prosić Jego, to On może mnie poznać dzięki Jego łasce. Lub inaczej zrozumie, my na innym procesie możemy zrozumieć, ale to będzie trochę i też nie będzie pewna wiedza, tak? To trochę, a nie pewna wiedza. Dlatego ten werset jest tak ważny. Swam eva atmana atmanam. Niektórzy mówią, dlaczego powinniśmy czytać Gita? My to czytamy Wedy, Purany, albo czytamy Harivamsa Puran. Czytamy Bhagavatam, tak? Po co Gita? Po co czytamy Gita? Dlaczego warto jest Gita? Pytanie jest, dobrze, Veda, Purany to jest, ale dlaczego Bhagavatam? Jeżeli kto czyta Bhagavatam, a nie czyta Gita, dlaczego? To nie jest ważne. Albo po prostu, dlaczego na innym słowie? Dlaczego, jeżeli kto mówi, że ja nie czytam Gita, ale czytam Bhagavatam. To ten werset jest, kto chce nauczyć, to może cytować. Jeżeli kto mówi, dlaczego jest potrzeba na czytanie Gita. Ciekawe jest, dlaczego Bhagavatam. Jeżeli kto czyta Bhagavatam, nie czyta Gita, to dlaczego jest tak? To ma powiem, to Śrila Prabhupada powiedział. Śrila Prabhupada ma swój lekcję, powiedział, Bhagavad Gita jest jedne stresz czynem nauki o Bogu, które jest wyraźnie podanie w Śrimad Bhagavatam. To genialna nauka, tak? Jeżeli przestudujemy Bhagavad Gita, to bardzo poważnie możemy to zrozumieć. To bez Bhagavad Gita nic my nie rozumiemy. Bo dlaczego? To pytaj kogo, czy czytałeś Gita? Ja nie mówię nie. To wtedy możesz powiedzieć, że nigdy nie możesz poznać Boga. Dlatego zaczyna ten werset, ponieważ swam eva atmana atmanam, tylko Bóg może poznać
samego siebie całkowicie. I dopóki Bóg cię nie powie, to nie możesz mieć pewna wiedza i zrozumienia. Tak? To tak my możemy powiedzieć kogoś, że twoja wiedza nie jest kompletna. Bo gdzie Bóg o nim wspomniał? Wagicie. Tak więc dopóki nie przeczytasz Gita, nie możesz zrozumieć Krishna bez względu na to, które szastry przeczytałeś lub będzie przeczytać albo przeczytałeś. Ponieważ my mamy inne szastry, tak? Inne książki też, tak? O stronę wedyjskiej, o stronę Biblii, o stronę Kuran, tyle są, tak? Ale wszyscy są, Krishna nie jest mówiący tam, tak? Kim jest tam mówiący? Na przykład na szastry wedyjskiej, to Vedvyas. Vedvyas i którzy tam przemawiają, różne rishi, tak, tam mówią. Ale więc, jeżeli ludzie pytają, po co czytać Gita, wtedy może zacytować ten sloka. Swamiva Atmana Atmana, gdzie Krishna sam mówi Bhagavad Gita. Tak? To jest tylko jedna książka na całej planety, gdzie Bóg osobiście powiedział. Tak? To dlaczego czytać nie? I dlatego jest tak, tak? Za pomocą innych szastry możesz poznać Krishna, ale to będzie częściowy, a nie całkowicie. To jest problem, tak? A my chcemy, ponieważ Bóg, ale ja, bo Bóg z nas siebie całkowicie, to on wypowiada Gita, tak? A jeśli my studujemy Gita, to możemy rozumieć, tak? To tu na ten werset Krishna powiedział Purushottama. Przepraszam, Arjun powiedział słowa Purushottama do Krishna, tak? To Purusha to oznacza osoba. A Śrīla Prabhupāda Purpūt jest bardzo, bardzo interesująca. Co Śrīla Prabhupāda mówi tu? Zaraz ja szukam tę linię. Albo kto mógł szukać, to jest druga linia, tak? Na Prabhupāda. A Prabhupāda napisał poczekaj, ja muszę tłumaczyć to. Daj mi tylko jeden sekunda. Tak, to Purushot, do Prabhupada napisał, bo po polsku będzie tak. Że po angielsku jest it should not be received from a atheistic person. Nie należy go otrzymać od osoby ateistycznej, tak? Wiele osób może tak powiedzieć, że kto będzie słuchał Boga od osoby ateistycznej, ale faktem jest, że tak wiele ludzi słuchają. Śrīla Prabhupāda powiedział, kiedy Krishna był mały, i to wiele demon chce zabić jego, kiedy on jest. Nawet od małego zaczynali zabić, tak? Kiedy Krishna był na ten planet, dużo demon chce zabić. A tak jest ludzi, co komentuje na Bhagavad Gita. Oni są artystyczne, artystami i próbuje zabić Krishna, jak? Bo oni usuwają Krishna, tak? I daje swój myślenie. Dlatego Śrīla Prabhupāda tak dużo stresował
na ten punkt, że my powinno myślmy usłyszeć od właściwego autorytetu. Od właściwego autorytetu. A tak. To dlatego pursza, pursza to oznacza osobę i uttama. To znaczy największe, tak? To dlatego dzięki Prabhupada, ludzie, którzy starają się zostać wielbicielami i się żyli skronienia i skonu, oni nie mają taki pomysł, że Bóg nie jest osoba, ale Bóg jest bezosobowy, tak? Dlaczego? Dlatego, bo Śrila Prabhupada na każdej stronie mówi o tym, że Bóg jest osoba, tak? Pursza jest osoba i Uttama jest największa osoba. Śrila Prabhupada powiedział, że w grupie jest jedna osoba prowadząca, tak? Na przykład to jest, Prabhupada dał przykład Ameryka, że w Ameryka jest tak wiele osób, ale jest jedna najwyższa osoba, kto jest pan Johnson, kto wyprowadzi, kto jest jak osoba prowadzająca. Tak jest w Polsce też, tak? Tyle ludzi są w Polsce, ale jedna jest osoba prowadząca, prezydent Polski, tak? Tak, podobnie my wszyscy jesteśmy osobami, ale jest jedna największa osoba. Możemy wydawać, że się to proste do przeczytania, ale dużo głęboki jest. Kiedy Prabhupada napisze, że Bóg jest największa osoba, tak? Ale to oznacza to, że Bóg jest osobą. Osobą to znaczy tak, jak my. Nie jak my, bo on, to znaczy my na taki sensie, że on myśli, on ma czucie, tak? On ma zajęcie, tak? To kiedy my myślisz po prostu, że Bóg jest osoba, to zobacz, jak ciekawy jest, że on też ma czucie. Ale on jest najwyższa osoba. Najwyższa osoba to znaczy, że on możemy zrobić to, co my możemy zrobić, on może zrobić lepiej. Dlatego na Svetasha Upnisar wiele wersety są, gdzie gloryfikuje Pana. Że jak on może zrobić? Na przykład Krishna ma nieuczone energii. Dzięki jego pragnieniu, Prabhupada wiele razy cytował, ale zobacz, Krishna ma nieograniczone energię. My też mamy energię, ale my czujemy zmęczone. Ale on ma nieograniczone energię. Dzięki jego, on ma pragnienie, a rzeczy się żyje. Żyją. Musimy zaorganizować, jeśli my chcemy robić to, to musimy zaorganizować tak wiele rzeczy, kiedy mamy pragnienie, tak? Ale kiedy Bóg ma pragnienie, to wszystko automatycznie układa się w właściwym miejscu. To jest jeden z aspektów Krishna. Bhagwan, co to znaczy Bhagwan słowa? Że Bóg ma sześć bogactw. Sześć bogactw. Wiele razy czytaliśmy to. Zobacz, Krishna też nazywa się Triyuga. Tak? Triyuga to znaczy pojawia się właśnie ludzie. On pojawia się właśnie ludzie. Tak? A właśnie ta czwarta yuga, on pojawia
się jako ukryte. To jest czynny awatar, tak? Jak Mahaprabhu. Mahaprabhu nie powiedział, a nie mówił, że ja jestem Krishna. Ale wymyślili po prostu ujawnili ten fakt, tak? To yuga oznacza również też para. Para, tak? Vande rupa sanatana raghu yugo, yugo, tak? Shri jiva gopala koto. To oznacza para. To też oznacza, że wszystkie ten bogactwo Krishna idzie na para, tak? Sześć my mamy, tak? Dwa, dwa, dwa. To jest para. To znaczy na innym słowie, że on ma się parę bogactwo, tak? A potem co jak Arjun adresował k Krishna? Bhuta bhava. Jeżeli szukamy bhuta, co to znaczy bhuta, to wiele są, jak powiedzieć, znaczenia, tak? Ale podstawy idea był coś tak, że something that exists, to będzie był coś, co istnieje, lub został stworzony do istnienia, tak? Buta, Krishna korzystał ten na ósmy rozdział, buta paralite, tak? Buta oznacza rzeczy, które stworzył, a bhavna oznacza stwórcę tych rzeczy. Osoba, która na przykład sprawił, że rzeczy się manifestuje, co się manifestuje, to na innym słowie, wszystko, co bhav na innym rzeczy znaczy, kto otworzył ten rzeczy, tak? My mamy wiele rzeczy otworzymy, ale kto otworzył? Dlatego na Bhagavad Gita Buddha też jest słowa korzystana dla żywa istoty. Ale też taka słowa jest korzystana dla kogo? Dla stworzenia, tak? Stworzenia też jest buta, tak? Dlaczego? Ponieważ pochodzi ona również dla Krishna, tak? Ponieważ sprawie, że te rzeczy wychodzą na zewnątrz Krishna, tak? Krishna powiedział, aham sarvasya prabho, dishanta osmo, wszystko wishwo zemnie. Ale nowoczesna edukacja mówi wszystko wishwo zemnie czego? Zapytaj, oni mówią, był wielki wybuch, a pyta, a co był przed wielkim wybuch? Nic nie był, bo nie był czasu. Ale my wiemy, że Krishna istnieje przed czasem. Krishna mówi, ja jestem czasem, tak? I siódmy rozdział Krishna mówi, że ja mam dwa energie, materialne i duchowe. Więc bhuta bhava. To obu rzeczy, co jest taki woda, ziemia, co jest materialne rzeczy, ja otworzyłem i też jest duchowe rzeczy. Jiva istota, też ja otworzyłem. Dlatego zobacz, Arjuna mówi bhuta bhava do Krishna. Bhuta bhava oznacza, że Krishna ty jestem, a Krishna mówi, ja jestem źródłem wszystkiego, tak? Co się manifestuje, jak widzisz, istnieje, jestem źródłem i wszystkim. A potem też jest, Arjuna mówi, bhutisha, tak? Bhutisha. Jak jest na perfect? Bhut bhavana, bhutesha. Isha. Isha to znaczy kontroler. Tak. To tak, zobacz, my jako żywa istota, kiedy
urodzi się na ten świat materialny albo na inny planet, na ten świat, to zobacz, ile rzeczy są aranżowane dla nas, tak? Na przykład my urodzimy, jest mieszkanie, jest jedzenie, jest słońce, tak? Albo Bhutesha, ja mogę tłumaczyć tak, że wiele żywe istoty urodzi, tak? Ale my mamy nie tylko ten planet, my mamy bardzo, to jest jeden planet, my mamy weź świata i uniwers, tak? A tam ludzi, które się oni przebiwie w różny sposób, tak? Na przykład przeczytaj Śrimad Bhagavatam, to będzie widzieć, że tak dziwny sposób pojawiają się żywe istoty na tym świecie. Na przykład, ale ludzie mają taki tendencja, że tylko patrzę na to miasto rzeczy. Prabhupada dał przykład skorpion. Skorpion wychodzi za ryżu. Więc ludzie mogą powiedzieć, ale skorpion od ryż idzie skorpion. Ale to nie jest fakt. Ryż nie produkuje skorpion. Tam bywa matka i ona składa jajka w ryżu, a dzięki temu my mamy ten. To dlatego więc Krishna jest sarvakaranam karanam. Krishna jest, my widzimy, że jest po prostu przyczyn, ale przyczyn za przyczyną jest Krishna, tak? Dlatego, kiedy my przechodzimy na ten świat materialny, to wiele rzeczy ustawiające, słońce, świat, współczesnictwo, tak? A my musimy spłacić, tak? Spłacić. Bhuta oznacza, że jesteśmy tak bardzo połączeni. Na przykład idziesz i kupić chleb albo ser na sklepie, to zobacz na ten, ile ludzi są połączeni, tak? Jest jeden pan, kto po prostu opiekuje krowę, drugi, wiesz, wybierz mleko, trzeci robi ser, czwarty, kto idzie na ten miejsce, na tego swojego samochód potrzebuje paliwo idzie od ziemi. Zobacz, ile rzeczy działa. To nie jest, że ty masz, albo ja mam pieniądze i my możemy kupić. Nie. Zobacz, wszystko, bhuta to znaczy, my wszyscy jest tak bardzo połączeni, tak? I dlatego Krishna nazywa się Bhuteshwara. To znaczy po prostu, że jeżeli kto po prostu chce, to musi oddać karę, tak? A nie karę, a kredyt. Kredyt, tak? Bo tyle ludzi pracuje, jak my możemy płacić do wszystko, tak? To my musimy płacić, tak? Bo jeżeli na przykład nasze tata i mama nie dali nas możliwości studiować, to my nie będziemy studiować. Ale zobacz, tyle żywe istoty są, jak my możemy płacić do wszystkich? Jak możemy płacić do słońca, do żywa istota, kto wykoruje księżyc, tyle rzeczy są, tak? A jeżeli kto mówi, ja nie będę płacić, nie będę spłacić, to co? Na przykład wybrałeś kredyt i potem nie chce płacić do banku, to będzie kara.
Tak, jest. Jeśli ty nie płacisz, co otrzymałeś, to będzie kary na formę karmy. Tak? Ale Krishna zajmuje się tym wszystkim. Tak? Dlatego Prabhupada powiedział, że jeżeli nie musi dać woda do każdej liści, daj woda do źródła. Tak? To znaczy bhuta isha. Tak? Dlatego Krishna mówi, że jeśli mój wybaczeńcy podają, ja zajmuję się wszystkim. Tak? To zobacz, dlatego my nie musi być dać płacić do każdej ludzi. Dlatego, kiedy kto mówi, tata, mama albo kto, o, ty musisz też robić to, bo my zrobiliśmy tak. My daliśmy i na Weda jest napisane, że masz kredyt od nas. Tak? No, jeden sens to jest fakt, ale drugi sens, kto jest wybyciel, on po prostu nie daje kredyt do każdej żywej istoty, bo to nie będzie, to nigdy nie będzie kończy, tak? Tyle są żywe istoty, kogo my muszę płacić. To dlatego Bhuta Isha Krishna, sudzi się do Krishna. To znaczy, dlatego Prabhupada powiedział, że daj woda do źródła. Kozie. Tak? Dziabło. Zobacz, jak interesujący jest. Potem Krishna jest Deva Deva. To też ma wiele tłumaczenie, Deva Deva. Ale generalnie Deva Deva to też jest mój. Deva Deva jest jeden wybaczeń, kogo ja znam. Jego imię jest Deva Deva. Bardzo, bardzo dobre wybaczeń. Ale tak wiele tłumaczenie mają, ale generalnie Bóg, to te słowa znaczy Bóg lub Bogu godly, to znaczy bogobożni, tak to bogobożni, tak tłumaczy translator. Ale to jest tak, ludzie mówią tak, że wiele bogów w wiedyjskiej kulturze miałem. Kiedy ja przyjechałem do Polsce, to moja profesorka powiedziała, ale ty masz tyle bogów. Ten Bóg, bo ona pierwszy raz, ona jest Polka, biwa w Indii, no to biwa jeden świątyni, drugi, bo chce trochę podróżować też. I ona powiedziała, mój głowa nie otrzyma tyle Bóg, jak pamięta. Ty masz ten Bóg. I to jest problem, tak? To jest problem, bo oni nie słuchają za właściwego źródła, tak? Dlatego mają tyle zamieszania. Ona miała taka zamieszana, nie czytała Prabhupada książkę. Ale tymczasem ja zaczynałem czytać Prabhupada książki, tak? To ja trochę rozumiałem, ale zobacz, ludzie nie znają hierarchii i myślają, że ale jest, wszyscy są najwyższe osoby. Na Indii tak to jest. To też jest Bóg. Bo nie słyszają na autorytety. To jest problem. Tak? Ale to nie jest fakt. Kiedy Vishnu idzie, Vishnu to jest, wiesz, idzie od, to jest Krishna, tak? Wszyscy słuchają i wszystko się zatrzymuje. Na przykład Prithu Maharaj. Prithu Maharaj i na Bhagavatam idzie, że Indra miał zostać zawożony w ofierze, tak? Był oferowany i tam on musiał oferować Indra. To Brahma poszło i powiedział, nie zróbcie. Ale on powiedział, nie, no, robimy. Dlaczego? Bo on, ponieważ ukradł konie, tak? On zrobił złe rzeczy. Ale potem przychodził Vishnu. A każdy dał dandwat i wszystko się zatrzymuje, tak? To Deva Deva to znaczy, że Krishna jest, tak? Jeden, my mamy, Krishna jest Bóg, tak? Największa osoba.
A deva deva też znaczy, tak, analizujemy to, spośród tak, czy Krishna też ma wiele inkarnacji, tak? Wiele inkarnacji, ale Krishna jest na jako oryginalna forma Boga, tak? Bo ludzie też mieli, też, że czytają, że o, to jest Vara avatar, tam jest Narsimha avatar, tam jest ten avatar, tam jest ten, a potem nie, to na deva deva oznacza to, że Krishna ma tak wiele inkarnacji, ale Krishna jest na, jak powiedzieć, is the topmost, na czyście. Tak, topmost? Wszyscy rozumieją? Tak. Okay. A potem jest Jagatpati. Jagatpati, Arjun mówi. Co to znaczy Jagatpati? Jagatpati to też jest bardzo fajna forma, ona dresuje Krishna. To my mamy wyższe świat, tak? Wyższy uniwers, tak? Wyższy świat, tak? Sześć świat, tak? Tak, to jest tak, na przykład, to jest tak ogromne i rozległe, tak? I bo to jest tam, co na ten ten my tylko jesteśmy na jeden planet, ale są inne planety, ale tam są taki potężne ludzie, że nie pojęci, tak? My nawet nie możemy myśleć, że taki ludzie są. Na przykład Varundev, on ładują wodę, tak? Ale sowa idzie na Bhagavatam apamaya. Jak on jest otworzony? On nie tylko ładuje wodę, on jest zrobiony za wodę. No teraz myślisz, jak mogę być osoba, kto całe ciało jest budowane za wodę. Wszystko jest budowane na wodę. Zrobione za wodę. To myślisz, pomyśl, jak on robi, to co my robimy. On też czytać, on też ma czucie, on też przytulić. To dlatego, kiedy my przeczytamy Śrimad Bhagavatam, to zobaczyć, że tyle rzeczy jest nieobrażalne, tak? Inconceivable. Dlatego, tak więc, postępując, to jak my rozumiemy to? To kiedy my postępując krok po krok, tak, czytamy takie rzeczy na Śrimad Bhagavatam, na Bhagavad Gita, to następne dzięki Vaska Prabhupada, a on powiedział, Krishna jest największa osoba. To my dochodzimy do Krishna. Ale kiedy my idzie krok po krok na naszej drogę bhakti, to my możemy docenić to, co Prabhupada napisał i stać się pokornami. Jak? Bo jeżeli widzisz, Varundev jest zrobiony za wodę, tak? Ty zaczynasz myśleć, że tak naprawdę nic nie wiem ja. Ja tu nic nie wiem. Jest tak możliwe, że ja myślałem, że człowiek tylko ma ciało takie, ale są takie ciało, że po prostu zrobione od wody, tak? Więc jest tak wiele takich rzeczy, i możesz powiedzieć, że jeżeli nie rozumiem tych rzeczy, tak? Tych pomniejszych rzeczy, tak? To jak mogę zrozumieć Krishna? Kiedy on bawi się za swoim przyjacielem. Tak. Ale jak jest wiele przyjaciół, Mataji, po polsku? Wielu przyjaciół? Tak. Wielu przyjaciół, tak? Albo lub matka Yashoda, tak?
ona, on opiekuje Krishna, albo Krishna okrył Matsu. Tak? To jak my możemy rozumieć, tak? Możesz nam powiedzieć, że mogę coś widzieć, ale to tylko dlatego, że Śrila Prabhupada prowadzi nas swoim książki i znaczenie, tak? Ale sami nie możemy nic rozumieć, tak? I co my robimy? My będziemy robimy obrazy, tak? Dlatego zobacz, to jest tak, bo jeżeli nie możesz zrozumieć, w jaki sposób istota zabudowana za wodę robi rzeczy, to są za istota za Satchitananda Vigraha. Bo Krishna ma Satchitananda Vigraha, Anadi Radhir Govinda, Sarva Karma Karma. To Śrīla Prabhupāda, to widzisz, jak my możemy rozumieć Krishna. Iść do jakiegoś doktorat, kto ma doktorat na naukę i zapytaj, jak jest serca, kto jest budowana za wodą. Oni nie mają pojęcia, oni nie mogą zrobić tak. Ale oni mają opinię na Boga. Bóg cały jest zrobiony jak Satchitananda. To nie możemy zrozumieć czawu za wodą, to jak możemy rozumieć Krishna. Dlatego Śrīla Prabhupāda powiedział, że Bhagavad Gita to jest ABCD. Tak? I zobacz, kiedy my kończymy ABCD do końca Z, tak? To jest więcej, tak? Ale Krishna ma imię, Krishna jest więcej niż ABCD. To co to znaczy? Krishna ma imię Adakshoja. Adakshoja poza ABCD. Aksha to znaczy, oznacza od A do Z na sanskrytu. A Ado to znaczy poza. To co oznacza? Że to co my możemy opisać, mówić lub pomyślimy, to nie jest wystarczy, że rozumiemy Krishna. Jak my możemy rozumieć? Tylko kiedy Krishna mówi i jego czysty wybiciel pomaga nas, tak, rozumienia, to my możemy rozumieć. Dlatego Krishna jest największa osoba, a dlatego Krishna mówi o Bhagavad Gita. I tu Arjun zatwierdzi, że Arjun mówi, że tylko Krishna te zna siebie. Możemy poznać Krishna do pewnego stopnia, do jakiego stopnia, tak? Ale nie wszystko, tak? Ale do pewnego stopnia. Ale w tym celu my musimy osiągnąć poziom duchowy, tak? Więc na ten sam duchowy poziom, na którym Krishna wypowiada te idee, tak? Abyśmy mogli je zrozumieć i mamy potem realizację. To jest cały proces słuchania, tak? Kiedy my słuchamy, to jak żyje ten proces. Słuchanie robię dwie rzeczy. Intelektualne, zaczynamy rozumieć, tak? Bo Krishna mówi w Bhagavad Gita, tak? On sam mówi, kim on jest też. I dlatego Krishna mówi w Bhagavad Gita, że ktoś, kto czyta Bhagavad Gita, tak? Modli mi za inteligencję. To na innym, to dlatego więc wszystko zaczyna mieć sens. A druga jest, Bhagavad Gita to są słowa Krishna. A Krishna słowa i Krishna nie ma różnicy. W tej chwili nie rozumiecie. Jak nie możemy rozumieć, jak kto ma czawo wodę, warundy, tak? Jak on otworzył, nie czawo, wszystko on ma od wody, tak?
to my nie możemy rozumieć. To dlatego to jest Krishna, to jest największa osoba. Jeśli my nie rozumiemy taka dziwa istota, jak Varundy, i to wiele, wiele przykładów my możemy dać, to jak możemy rozumieć największa osoba, to otworzy wszystko. Dlatego, ale nasi acharye, dzięki jej łaska, oni powiedzieli, że słowo Krishna i Krishna nie ma różnicy. To jeśli my słuchamy co dzień Krishna sobie, to więc to jest oczyszczające. Ludzie mówią, jak my mogę oczyścić nasze serce. Dlatego Prabhupada powiedział, co dzień Bhagavad Gita, co dzień trenowanie. Tak? Kiedy my słuchamy, to jest drugi pomysł, co idzie nasz. Tak? Co będziemy oczyszczający. A potem, kiedy my jesteśmy oczyszczający, to idzie przekonanie i też będzie oczyszczenie serca. Im więc słyszymy słowa Krishna, tym bardziej się oczyścimy. To Arjun mówi to, tak? Arjun też jest sadhu, wielki sadhu, tak? To zobacz, to jest ten werset mówi. Dobrze, to są realizacje Arjuna. Ciekawe, bardzo, bardzo dobry werset. I cytuj ten werset, jeśli to mówię, my czytamy inne książki, a Bhagavad Gita nie. Bhagavad Gita muszę czytać co dzień. To jest super. Dobrze, kto ma jakiś komentarz albo pytanie? Tak? Mother Eva? Mataji Eva? Hare Krishna, moje pokłony. Hare Krishna. Właśnie mam takie pytanie. Jak tłumaczyć osobom, które są w pełni przekonane, że tylko Biblia jest prawdziwa i podają taki argument, że mędrcy po prostu nie wierzą w to, że Bóg może zejść na ziemię. I mówią, że tylko mędrcy przez serce dostają wiedzę i dlatego tylko Biblia jest największą tak jakby księgą mądrości. Tak, Mataji, to Biblia też jest święte pismo, tak? Ale problem jest, a my zgadzamy to. My nie mówimy, że nie jest święte pismo, ale święte pismo musi być rozumie, ale jak możemy rozumieć? Dzięki nauczycielom. Na przykład mamy książkę, a jak ten książkę rozumiemy matematykę? Musi być jakiś nauczyciel, kto uczył ten. A kiedy kto musi uczyć świętego, święte rzeczy, to oni mają jakieś kwalifikacje, tak? Że oni też praktykują dzieci duchowe. Ale na chrześcijaństwo oni zostali praktykować, ale zaczynali napisać swój komentarze na święte pismo, tak? Na innym słowie, jeśli my czytamy, był ten Saint Teresa of Avila, albo był jeszcze jedna, ona bardzo znajomy saint na chrześcijaństwie, to kiedy ona napisała na transzcie. To znaczy, ona słuchała Boga i ona napisze swoją realizację, tak? To mamy takich ludzi, ale tam po prostu nie był parampara. Parampara był, jak powiedzieć, brakowało, tak? Nie, kiedy parampara nie otrzyma, to zaczyna wszystko problem. Dlatego, co my mamy teraz, Biblia, to Pan Jezus powiedział na żadny język, a teraz my mamy wiele, wiele interpretacji. A ten ludzi, kto interpretuje, oni nie są parampara Jezus, tak? To jest pierwszy problem. To dlatego, kiedy my czytamy, to my nie rozumiemy nic na Biblię, bo tam nie jest słowo Boga. Co Bóg powiedział do Jezus, to są
ludzi, którzy powiedzieli, o my dobrze, my robimy tłumaczenie, my napiszemy parapad, ale on nie bił na parampara Jezus, ale bił ludzi przed, to po prostu byli na realizacji, tak? I oni mają realizację, oni po prostu praktykowali dzieci duchowe, tak? To jest pierwszy argument, że po prostu nie mają parampara. Parampara to znaczy, że wiesz, kto praktykuje i on jest nauczyć, potem jest, on uczył od nauczyciel i potem on został nauczyciel i kto uczyć od jego? Nie. Oni po prostu byli, o, dobrze, to jest Biblia, ja chcę napisać, to ja napiszę komentarz. To jak matać jest bona fidem? Wiedza jest bona fidem, bo Bóg powiedział do czysty wybyciel. Ale teraz ludzie dają swoją interpretację. Dlatego oni mają takie rzeczy, że mówią, że Bóg tylko na serce może dać wiedzę, tak? Ale jeżeli jest tak, to nasz argument jest, dlaczego nie idziesz, dlaczego idziesz i pracujesz na świat materialny 6 i Bóg sam będzie nauczyć do ciebie matematyka. Ale on idzie. Tak, to jest problem na Biblii. A druga jest tak, że dlaczego my mówimy, że czytać Gita, bo każde święte pismo jest, a tam jest powiedzenie o Boga, tak? Ale to jest, kim mówię? Nie Bóg mówi bezpośrednio. Kto słuchał, jak Pan Jezus. On jest czysty wybyciel, słuchał Boga i potem on powie, co Bóg powiedział. Tak jest na widowskiej kulturze też. Ale tylko Gita jest jedna książka na samym planecie, co Krishna, co Bóg bezpośrednio mówi, to jest słowo Boga. A jeżeli kto chce poznać Bóg, a Bóg mówi, że taki jest prosić, to jak oni możemy powiedzieć, że nie, a Bóg tylko daje wiedzę na serce. My nie mówimy, to jest złe. My zgadzamy, bo Krishna mówi jako Paramatma, ja kieruję, ale on też mówi dalej, jak on kieruje. A takie są realizacje, jeśli co Krishna mówi na Bhagavad Gita, to zaczyna czytać święte osoby na chrześcijaństwo. Oni mają, ja czytałem ten Saint Teresa Avila, tak, i inne modlitwo. Oni mają dokładne realizacje, co jest napisane na Bhagavad Gita. Czytaj obo do obo i będzie widzieć, o, to jest, to naprawdę ona cytuje werset od Bhagavad Gita. Tak możemy, Mataji, powiedzieć do kogoś, tak? Że my nie mówimy, że to nie jest święte pismo, ale problem jest, że potrzebujemy nauczyciela. Gdzie jest nauczyciel? Oni sam pije, sam robi seks z dziećmi, nie mają kontrola, tak? Zobacz, jak Pan Jezus mieszkał. On jest czysty wybyciel, miał czystości. A oni nie mają czystości. Na innym stronie nie otrzyma regulamin, co jest potrzeby rozumienia święte rzeczy, ale chce nauczyciel. To jest, Mataji, to nie działa. Tak? Tak to nie działa. Proces nie będzie działa, bo oni będzie daje swoją interpretację. Czy Mataji Ewa to odpowiedzieć, pomaga ten odpowiedzieć, czy nie? Tak, tylko mi bardziej chodzi o to właśnie, jak zbić ten argument, bo oni twierdzą, że Gita to też książka, tak? Czyli ktoś ją też napisał, więc po prostu nie wierzą, że mógłby ją powiedzieć sam osobiście. Nie, to znaczy, że nie, to wszystko ten prasa, jeżeli kto mówi, że Krishna Gita też jest książka, to zrobił, prasa Madhvacharya zrobił. Na Madhvacharya wszystko jest, jest synthesis of Gita, jest książka, można czytać, gdzie wszystko dokładnie jest precyzowane, to sama prasa jest, jak on ma imię, objel. Mm.
Madhvacharya ma jest książka, to Madhvacharya zrobił wszystko ten prasa, gdzie on po prostu pokazywał, jak Gita nie jest napisane jako książka. To na innym stronie, jaki mamy autorytet od Gita. Kto mogę powiedzieć, Gita też jest taka, jak, ale tam wszystko systematyczne jest, powód jest dany. To czytaj ten książkę, Mataji. Tam wszystko jest, jak to jest, jaki jest autorytet, że ten werset jest taki sam werset, a ten purport naprawdę jest, co Krishna powiedział. Wszystko prasa nasi aczary zrobili, Mataji. Dlatego. To czytaj ten książkę. Czytaj ten książkę, albo daj ten książkę do oni i powie, czytaj to. Tam wszystko jest napisane. Dlaczego Gita jest autorytet, jak ona idzie od Krishna. I tam on daje każdy argument, co umysł mogę dać, że ten argument, Madhvacharya daje i zabije. Dlatego my mamy parampara Mataji. To jest prasa jest już zrobiona. Czytaj książkę i daj jego. Albo powiedz jego, że dać. Ty chcesz czytać? Dobrze, kup ten książkę, daj do tej osoby, kto ma argument i powie. Czytaj. Najpierw czytaj ten książkę, potem rozmawiamy, tak? Dobrze, a jeśli osoba właśnie nie wierzy, że Bóg tu może zejść na ziemię i być widziany przez ludzi, tak rozmawiać, to co, jest sens w ogóle z nim rozmawiać na te tematy? Pytanie jest dla oni, pytaj, jak oni wie. Jeżeli Bóg, pytaj oni, dlaczego, ty mówisz przed ten, bo to jest tak, Mataji, że my musimy być zawsze, kiedy my nauczymy kogoś, dajemy wykład, spotkajmy, to tylko my musimy być ma jedna cel. A cel jest, że oni idzie krok blisko do Boga. Nie dalej od Boga, tak? To my dlatego nie mówimy kogo jak po stronie, że chcemy, wiesz, walczyć kogo, nie. My chcemy pomagać. Jeżeli ta osoba jest taka, że on nie chce akceptować, to on będzie zaczyna robić obrazy dla Boga. To dlatego my nie chcemy wysłać jego daleko od Boga. Ale jeżeli kto po prostu nie ma wiedzy, i on po prostu słuchał, czytał i teraz ma mieszanie na głowie, to my możemy pomagać. A jak, że po prostu, ty mówicie, że Bóg jest największy. To dlaczego największa osoba nie może iść na ziemię? Tak? Jeżeli kto mówi, ten, to i nawet na Biblii, Mataji, jest tak napisane, że człowiek jest otworzony, ja nie wiem, jak to tłumaczyć po polsku, ale jak Bóg jest, tak jest man is made in the image of God. Człowiek jest otworzony jak obrazek Pana. Stworzony na podobieństwo. Może. Tak, to znaczy, że my mamy dwa ręce, to znaczy, że Bóg ma dwa ręce. To jest napisane na Biblii. To jak oni nie chcą akceptować Biblię nawet? To jak oni? Bo na Biblia jest napisane. Oni akceptują Biblię, to tam jest napisane. To jaki oni mają argument? Bóg jest osoba, on ma ręce, on ma nogi, jest napisane. Jeżeli on nie miał, to dlaczego my mamy? Bo na Biblii to jest napisane. My czujemy, to znaczy Bóg też ma czucie, bo to napisane, że osoba jest otworzona na obrazek ten, co Induleka Mataji dobrze tłumaczyła, tak? Czy ten argument nie jest wystarczy dla oni, że na Biblii jest napisane, Bóg jest osoba, ale problem, pytanie jest, dlaczego oni nie chcą akceptować teraz? To my możemy powiedzieć do oni. Przed ty nie wiesz, jak Niranjan Swami Maharaj powiedział, tak? On powiedział tak, że
to możemy powiedzieć przed spotkaniem, przed wykład, ja nie wiem, tak? Ale teraz ja powiedziałem do ciebie, to teraz ty możesz sam decydować, co tym chcesz zrobić na tę informację, tę wiedzę. Możemy zrobić nic, możemy zrobić coś, ale nie możemy powiedzieć drugi raz na życiu, że ja nie znam, ja nie wiedziałem. Teraz wiesz. To jest twoja, tak? To jest jego decyzja, co on chce potem. My powiedzieliśmy, tak? I oni nie możemy powiedzieć, o, ja nie wiedziałem to. Nie, teraz widzę. Teraz widzę, tak? To dlatego, Mataji, tak my robimy. Czy Ewa, Mataji, ja trochę rozumiałem twoje pytanie, czy... Tak, tak, dziękuję. Właśnie o to mi chodziło. Dostałam odpowiedź. Tak. Dziękuję serdecznie. Zawsze pomaga ludzi, tak, że oni idzie blisko do Boga, Mataji. To jest nasze cel, tak? Bo misja Bóg jest, wszyscy idzie, tak? Wszyscy ludzi, kto modli na taki ten... Nawet jeśli oni słuchają, Pan Jezus to jest dobrze, on jest czysty wybaczyciel, ale oni muszą zaczynać implementować, ma entuzjazm, tak? Żeby być lepiej, lepiej, tak? I też mogę dać Mataji książkę, jeśli oni mówią na gicie, to też mogę powiedzieć, że zobacz, tu jest Gita, tu są święte dusze. Oni są podobne jak acharya Titu. Oni dali na czyszczeństwo, tak? Czytaj oni książka, powie oni, że czytaj to i czytaj Bhagavad Gita obok, tak? Lewo rękę ma ten książka na czyszczeństwo, prawo stronę Gita, i zobacz, czy jest samo, czy nie. Tak? To oni będzie, bo widzisz, że my czytaliśmy, tak? Bo to oni mają realizację na transie i to jest podobne, ja czytałem modlitwo taki ludzi od czystanstwo i oni mają dokładne realizację, co jest na Gita napisane. To powie kogo, że czytaj ten dwa książki i lewo, i prawo, i zobacz. I potem sam decyduj. Ja nie chcę powiedzieć nic, sam decyduj. I to będzie. To musi znać taki, tak? Dobre książki, czyszczeństwo też. Dobrze, kto ma inne pytanie? Amikhala Mataji. Так? Харе Кришна. Мам питання, ми завжди мовимо о очищенні серця. І для мене, направди, не зрозуміло, в який спосіб ми можемо то очуться, Кришна, очища серця. І як, коли ми разом інтонуємо, так, Сьогодні ми обуджуємося на Мангаларачі і в такий спосіб разом інтонуємо, то Кришні, то барзо Кришну задоволя, коли вільбічелі разом, так, робимо ту молитву. Але в який спосіб, і як він буде очищати? Чи то, наприклад, ну, ми маємо брудне серце, так, але брудне серце, я так розумію, це у всіх, ну, нема такого, це там 89% брудне серце, у когось там 75%. В який спосіб можна зрозуміти то очищення? Очищення є, Матаджі, що серце має зв'язати, наприклад, ласт є, пожен, почекай, я мушу. Пожандання маю по просту гнів, так, маю по просту страх, так? А коли Кришна вичистить наше серце, то так і жаче іде мені. Так? Бо то є соніє так і жаче, так? Не тільки ще жаче, так і жаче. То саме маме так, ми кожен можемо чуєш на нашому житті там. Добре, а як зрозуміти, наприклад, тісом емоції, так, дуже ми мами,
I to chodzi o to, co mniej będę emocji, tak, to wtedy ja nigdy nie zrozumiem, co idzie oczyszczenie serca. To bo znaczy? W ciele, no, w ciele matać, że tak, my mamy dużo emocji. No, to po prostu przyroda nasza. I jak, ale mówisz, co będę mniej emocji, dobrze ja rozumiem? Nie, to czy... będzie, to będzie, to będzie. Ale gniew to też emocja, możliwe. Tak, ale to w zależności są... teraz wszystko jest podłączone na świat materialny. Teraz ma gniew, kiedy kto mówi do ciebie coś. Na przykład mówię, nie wiem, do ciebie albo do, tak, do twojego rodzina, twojego kraju, to będzie bardzo niespokojne. Ale dla wybyciel ten gniew jest, jak to mówię jego, okej, okay, mówię. Ale jeżeli kto mówi od Krishna, to on, albo do guru, to on korzystają ten gniew. To nie jest, nie będzie mamy emocji. Będziemy mamy emocji. Ale ten wszystkie emocji są dla jednej osoby, dla Krishna. Nasze potrzeba jest, że my chcemy opiekować, mamy relacje. A Krishna mówi, że jeśli ty masz taka potrzeba, to chodź do mnie. Ja mogę pewnić wszystkich. Ty daje 100%, ja mogę dać 100% odwrotne. Ale na świat materialny nie mamy takich perfekcyjnych ludzi. Na ten świat, na inny świat. Jeżeli szukamy perfekcyjna osoba, to kogo my możemy dać? Wszystkie emocje, miłości, wiesz, nasz strach, nasz gniew. I on rozumie, to jest Krishna. To tak będzie zaczyna. Nie, że usunąłamy takie rzeczy. To po prostu, kiedy kto mówi na naszym czawu, to my nie będziemy mamy tyle ten. Ale jeżeli na przykład kto idzie, będziemy mówić złe rzeczy do nas, to okej, okay, tolerujemy. Ale jeżeli kto insultuje, mówi złe rzeczy, idziemy razem, a kto atakuje na wybycie, to, no, to my po prostu nie stajemy, my też będziemy na gniew. Chcemy, wiesz, nie będziemy patrzeć. Bo dlaczego? Bo to jest Vaishnav. Vaishnav jest bardzo blisko do Krishna. Jak oni mogą atakować Vaishnav? Tak? Teraz pytam, bo tak, zawsze dla mnie to było trudne do zrozumienia. I nawet może nie do końca. Bo zobacz, nawet Krishna był taki, Krishna ma takie emocje, i Mataji i to idzie, rozrywka, gdzie jedna demon, tak? On był taki formy, to on walczył do Krishna. A potem co on zrobił? On zrobił taka forma Vasudev, jego tata. I on pokazywał, o tu jest twój tata i on zabił, wiesz, na bitwę. I on powiedział, teraz Krishna, twój tata jest umarł. Koniec. I Krishna po prostu zaczynał, wiesz, on był taki niespokojny. Krishna po prostu zaczynał czuć smutny. Wiesz, zobacz, czytaj, ja nie wiem, czy depresja jest dobra słowa, czy nie, ale on był na taki niższy stan. On po prostu rzadko ma walczyć. To potem Balaram i jeszcze jeden, kto był? Balaram czy jeden? Kto bardzo blisko jest Krishna? On był na ten walczyć, chyba ja nie pamiętam dokładne imię, czy Balram, czy kto inny. On poszło do Krishna i powiedział, ale nie, to jest tylko iluzja, bo nasze Vasudev to siedzieć w domu, tak? I jest to ochrony, chodź i walczyć, tak? To znaczy, zobacz, Krishna też ma emocje, tak? Krishna pokazuje na ten rzeczy, tak? Że to nie jest, że Krishna po prostu nie ma emocji. Krishna ma bardzo dużo emocji dla wybyciela. On czuje, tak? My mamy emocji, bo Krishna ma emocji, tak? Ale teraz nasze emocje są inwestowane na złe rzeczy. Złe to znaczy tymczasowe rzeczy. Dlatego jest złe, bo nasze emocje są stałe. Ale rzeczy, gdzie my inwestujemy, to nie są stałe.
A to dlatego my mamy frustrację na życie, tak? Dajmy do Krishna i będzie dobrze. Na przykład, kiedy emocje idą, no, na przykład tak robimy tam harinamu, tak idzie emocja, to jest stała emocja, to dla zadowolenia Krishna, tak? Dobrze rozumiem. No bo no, zawsze... Jeżeli zawsze... kto idzie na harinam i tańczyć dla Krishna, to tak, zadowolić Krishna. Jeżeli kto idzie na harinam i tańczyć, że ja będę najlepsza osoba, to Krishna nie jest na środku. Tak? Tak ja sam, no jeżeli tak, kto tak. daje wykład, albo ja nie wiem, kiedy idzie kirtan, kto mówi, to jest tak transcendentalny kirtan idzie, ale nie transcendentalny, bo to Mataji śpiewa, a inne ludzie patrzą do i grają rydang tak, że wiesz, to po prostu Krishna nie jest na środku, inne są. Taki są dyskoteki, tak, Hare Krishna, ale ten, kto robi kirtan, on po prostu chce wszystkich gloryfikował jego, nie Krishna. To na innym słowie, Krishna powinno być na środku, tak? To każde rzeczy jest tak. Dobrze działa, tak? Tak. Dobrze. Dziękuję. Tak. Bo dlaczego? Dlatego ja powiedziałem, bo nasze fałszowe ego zawsze chce, że my będziemy na środku. To jest nasza choroba, tak? I dlatego ja muszę pracować na tego, że Krishna będzie na środku. Dlatego my słuchamy, a kiedy my słuchamy, to wyczyścisz serca. A wyczyścisz serca to znaczy, my chcemy, Krishna zostaje na środku. Tak? Chcemy. Nawet sami chcemy gloryfikować wybyczeli ten, tak? Taki cel, co jakości, co Krishna ma, taki jakości my będziemy mamy. Tak? To Krishna lubi gloryfikować swój wybyczel, my też będziemy mamy smak gloryfikować Prabhupada, wybyczel. Krishna po prostu lubi pokorne, to my też będziemy pokorne, tak? Automatycznie. To znaczy, jak my czujemy, że my mamy ten. Dobrze. No tak, jeszcze chciała tak? dodać troszeczkę. Jeszcze zaczynamy, to co realizacja moja, tak, praktyczna. Zaczynasz słyszeć i zaczyna po prostu chcę słyszeć, tak? Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, po prostu, no, Krishna daje taką, otrzymujesz taki nektar, co po prostu już czekasz, kiedy znowu, tak, będę wykład, kiedy to taki pociągnę duszę do tak? realizacji. Dlatego Krishna mówi, teraz każdy raz idzie od mnie, tak? Tak? Dobrze. Purushottam Prabhu miał jakieś pytanie, czy... Nie, ja miałam. Miałem pytanie, ale to co Ewa Mataji mówiła, także miałem podobne pytanie. Dziękuję. Aha, i odpowiedzieć też jest. Okay. A ten książka, jeśli kto se czytasz, to Madhvacharya ten książka jest, wszystko jest zrobione, tak? To mogę czytać, ale to jest po angielsku, ja nie wiem, czy po polsku jest dostępne. A czy jest dostępna w PDF-ie? Po angielsku tak, Mataji, ale to PDF-ie nie mogę, ja mam skanowanie kopii, tak? To skanował, ja mam skanowanie kopii, tak? Ja mogę wysłać, to jest po angielsku, tak? Tam on po prostu wszystko bardzo, jak powiedzieć, naukowe tłumaczy, tak? Jeżeli kto ma argument, to zajdzie. A czy można nazwę napisać na czacie? Dobrze, ja będę dam na ten lepiej na grupa edukacja, tak? Że wiele nawet będzie ma. Dobry pomysł. Dobrze. Ja tak szybciutko, żeby nie przedłużać, chciałam tylko do tego, co Amekhala na początku powiedziała, czyli to oczyszczenie, jak to jest, że razem się spotykamy, na czym się skupić, tak? Dobrze pamiętam. I szczególnie jak tak zaczynamy tą praktykę bhakti yogi, to myślę, że warto skupić się na swojej praktyce, a nie na praktyce koleżanki obok czy kolegi, tak? Że Krishna wtedy, tak mi się wydaje, tak?
że Kryszna wtedy bardziej nam pomaga, jeśli my skupiamy się na tej swojej wstępnej praktyce. To jest taki szczegół, że tak powiem, skupienie się na swojej praktyce, tak? Tak, bardzo dobry punkt, tak. Można dodać. Mój polski nie jest dobrze, ale ja nie mówiła o tym, kto jak praktykuje. Ja mówiła o tym, co Krishna bardzo podoba, kiedy my razem to robimy. I tak, ale sposób... jak to robimy razem? A my, halo, jak to robimy razem? Bo możemy siedzieć codziennie. Tak, możemy razem siedzieć, ale na czym, czy my się skupiamy na swojej praktyce, czy wyszukujemy błędy w praktyce kogoś, kto siedzi obok, tak? I czy Krishna rzeczywiście jest zadowolony z takiej praktyki, tak? To jest tak, jeśli ja rozumiem, to są tak, że kiedy razem robimy, to znaczy tak, razem intonujemy, razem też, ale też jest tak, że każda osoba ma swój prędkość, speed, tak? Prędkość. To po prostu jest tak, że na przykład każda osoba ma swój prędkość, a kto może iść bardzo szybko, a kto może iść trochę powoli, tak? To my muszę, jeżeli razem my praktykujemy, to dlatego mam, i co ja rozumiem, Mataji, Indulika Mataji, poprawić mi, jeśli ja coś, to ty bardziej powiedziała, że kiedy my jesteśmy razem, praktykujemy, to też jest taka trochę, musi być uważać, że nie patrzymy drugiego prędkości, dlaczego idziesz wolno, dlaczego idziesz tak, bo to jest, taki jest, niestety jest możliwości, że my zaczynamy patrzeć, tak, na tę stronę. Czy ja dobrze rozumiałem? Tak, dokładnie to, bo jeżeli chcemy powiedzieć, że Kryszna jest zadowolony, że razem się spotykamy, ale czy to jest takie zewnętrzne razem spotykanie? Bo czy chcemy zadowolić Krysznę? Ja dam przykład, kiedy był tak, że jeden ucznik Prabhupada, tak, on po prostu został, tak, intonowanie miał bardzo dużo... taki czas, tak, i idzie na świątyni raz na rok albo coś i ten prezes zaczyna powiedzieć świątyni, o, w końcu jesteś, super, i was jest przesadam teraz, tak, bo jest za dużo dla ciebie, jest na świętyni. Taki powiedział tak, ale ten po prostu ucznik powiedział, ja do innego, że ja sam padłem, ja wiem, ale na innym słowie on minimalnie idzie do świątyni, tak? Raz na rok, ale on idzie, coś robi, tak? Ale jeśli ten prezes zaczynał powiedzieć takie słowa, to ten prabhu powiedział, że dlatego ja nie idzie, nie chcę iść na świątyni. To na innym słowie, każdy, kiedy my razem praktykujemy, to my musimy być, tak, to jest dobry punkt, musimy być uważać, że każdy ma swój prędkości. Oczywiście my możemy dać entuzjazm do oni. Główny cel to jest, co ja powiedziałem do Ewa Mataji, tak, że nie robimy coś, że po prostu wysłamy kogoś, po prostu daleko od Krishna. Albo kiedy razem praktykujemy, to my też możemy widzieć błędy drugiego osoby, tak? Ale czy my chcemy po prostu, jeśli my mówimy, o to nie jest bhakti, to jest to, to jest to, to oni w ogóle nie będą mieli entuzjazm, tak? Że iść do strony Krishna. Oni, to co my zrobiliśmy? To my wysłaliśmy od nich, tak? To jest taki, co jak powiedzieć, ja powiedziałem to o stronę, co ja rozumiałem, to jest tak, Indulika Mataji powiedziała, kiedy my gotujemy zupę, to muszę być uważać, że nie będzie tak. To jest bardziej jakaś jedna
jak powiedzieć, jeśli za dużo będzie zupa na ogień, to nie będzie zupa, to będzie jakaś niesmaczna potrawa. Jak i uwagi, tak? Uwagi, Mataji powiedziała. Tak, ale z drugiej strony te, co Mataji Amekhala powiedziała, to obo rzeczy pracuje, tak? Razem praktykujemy, ale razem to znaczy razem pomagamy, tak? Że ludzi idzie blisko do Krishna. Bo my też mamy dużo ten problemy, dużo błędy, tak? Jeśli Krishna będzie zaczynał widzieć nasze błędy, ja mówię z moim, tak? Na moim życiu to on będzie szukał miliony błędy, minimalne, tak? Ale Krishna nie chce widzieć ten błędy, bardziej chce widzieć coś jest dobrego i chce pomaga, tak? I tak, kiedy my jesteśmy razem, to też musimy rozumieć, że każdy ma swój prędkość, każdy idzie na proces wyczyszczenia. I my musimy tolerować, pomagać. Prabhupad ile tolerował, tak? Ile Prabhupad tolerował? Zobacz, jest jedna zdjęcia Prabhupada, gdzie on idzie do... Prabhupad mieszkał na Stanów, tam hippies mieszkali na świątyni i był pokój dla Prabhupada, tak? I Prabhupad po prostu... na Prabhupad pokój, gdzie jest Prabhupad pokój, tam tylko był łazienka, to wszyscy kąpali tam. To zobacz ten zdjęcia, Prabhupad stoi i Prabhupad ma piąte pozycja na ten obrazek, tak? Na ten zdjęcia. I Prabhupad też stoi na łazienka, tak? Na kolejka, tak? I on nie powiedział, o ja jestem ten, co ty robicie, tyle czas, 20 minut na kompania. Nie, Prabhupad spokojnie stoi. I tak był dla Prabhupada. Prabhupada dał inicjację i jego ucznik powiedział, ja mam chęć dla dzieci seksualnych, patrzyłem ten kobieta dzisiaj, ten zobacz, czytaj, ale co Prabhupada powiedział? Dobrze, idźcie dalej, kontynuuj intonować Hare Krishna. A teraz zobacz, taki hippie, on otworzył sannyasi, tak? To jest sankirtan. Sankirtan to znaczy sangme kirtan. Sang to znaczy wszyscy razem robimy, tak? Kirtan. Nie, że zostajemy ludzi, kto ma takie prędkości, tak? To jest taka uwaga na ten. To ja nie mówię, Amekhala Mataji, ty powiedziałeś tak, albo ten, ale ja tylko dałem tak, że kiedy razem praktykujemy, to co... Ja wszystko dobrze, dziękuję. To, jakie uwagi mam powinno być, tak? Musimy też uważać, tak? Nie zaczyna widzieć za dużo błędy na drugiej osoby i powie, o ta osoba jest taka, to jest ma zazdrości, albo to nie wybrałeś guru. Tak ja nie wiem, wiele rzeczy są, tak? Jeśli żyjemy. My musimy pomagać, bo Krishna chce każde dziwa istota wrasa. To ja, to kiedy ja czytałem Prabhupad, to ja rozumiałem, że Prabhupad ma naprawdę tolerację. Jeśli on nie tolerował takich rzeczy, to dzisiaj nie będzie ma iskonu. Bo jego ucznik napisze przed inicjacją, o, dzieci seksualne, to jest dobre, ja widziałem, dzisiaj zrobiłem seks do tematu. Prabhupad tyle tolerował od głowy i powiedział, dobrze, intonuj Hare Krishna. Ale oczywiście, jeśli kto myśla filozofię Prabhupada, to my musimy powiedzieć, tak? Ale to jest tylko poprawienie, tak? Ale jeśli kto ma słabo prędkości albo taki, to my musimy pomagać, tak? Nie myśleć, dlaczego tak wolno idzie. To są dwa rzeczy. Bardzo dobry punkt, Amekhala Mataji, Indulika Mataji. Dziękuję. Ale zawsze będą sytuacje różne. Oni dlatego, co by my wiedziały, tak, co jest dobrze, co jest źle. I nie ma takiej możliwości, nie wiem, jutro obudzić się i już święta osoba. No takiego nie ma. To musi być proces, tak, i każdy na swoim poziomie. I to też musimy to rozumieć. Ale ja za to, co by... No, być razem i pomagać, tak, w taki sposób, ale będą różne sytuacje, no, nawet
jak to powiedzieć, no może ciężkie sytuacje, możliwe, może być sytuacje, kiedy po prostu osoba nawet nie będzie chcieć przychodzić do świątyni. No. A dlatego mówię, co by były razem, co by takiego nie było, a i pomagać w taki sposób, tak, mówić, no, z pokorą, no, ale nie zawsze ludzie chcą słyszeć. Tak, tak. Nie, to bardzo dobrze, Matadzi, ty powiedziałeś, że tak to, że razem jest lepiej. Tylko jest tak, że razem ten dzieci, co powiedzieliśmy, ludzie muszą otrzymać razem też. To jest bardzo ważne, tak? To znaczy, kiedy jesteśmy razem, to nie każda osoba będzie na taki sam poziom, gdzie my jesteśmy. Jeśli kto jest na przykład zaawansowany, jak Prabhupada, tak? Prabhupada był na inny poziom, ale uczynnik jego był na taki poziom, że naprawdę on mógł zostawić. Jeśli Prabhupada nie miał, ale Prabhupada zawsze myślał, że o, oni muszą iść blisko do Krishna. To ja powiedziałem, że kiedy my jesteśmy razem, to muszę zawsze pomagać ludzi, że oni idzie blisko do Krishna, a nie, że my będziemy zaczynać widzieć błędy, bo oni mają trochę, ja nie wiem, nie taki szybciej prędkości o bhakti. No. To jest tak, jak ucznik Prabhupada, tak? Prabhupada otrzymał i potem zobacz, oni są teraz sannyasi, tak? Ale zobacz, ile problemy oni mieli, jeśli czytasz wszystko, to wow. Razem musimy otrzymać, dlatego my musimy, co Indulika Mataji chyba powiedziała, to bardziej tak, że my musimy bardziej, kiedy na naszym prędkości my możemy pracować, a drugiego prędkości nie jest na naszym ręce, tak? Na przykład, jeśli ja nie wiem, kto nie mogę iść na każde święta, ale raz na dwa święta na rok, to my musimy po prostu dać entuzjazm, o, bardzo super, że on będzie chciał iść na trzeciego, tak? A jeśli kto mówi, nie idź, nie, gdzie bywasz na ostatnie święta? Tak, to on będzie zaczynał myśleć, o, dlaczego ja muszę iść. Idzie dwa razy na ten i oni pytają tyle pytań, tak? Na taki sens. Dobrze. Kto ma po prostu jakieś inne komentarz czy pytanie? Ja mam pytanie, Prabhu. Kto jest to? A, Daksh Prabhu, tak. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. No to jest to, że kiedyś opowiadałem przyjacielowi takiemu, nie jest to w świadomości Krishna. Mm-hmm. No to opowiadałem mu o świadomości Krishna i wydawał się być taki zainteresowany. Mm-hmm. Ale na przykład, kiedy powiedziałem o inkarnacji Chaitanya Mahaprabhu, no to był bardzo taki zdziwiony, bo takim faktem, że Krishna gloryfikuje siebie jako Chaitanya Mahaprabhu. No i co powinienem był w takiej sytuacji powiedzieć? Mm-hmm. To on był trochę szokowany, Prabhu, że gloryfikuje Mahaprabhu, to, bo ten punkt nie dobrze rozumiałem. Że Mahaprabhu jest Krishną i Mahaprabhu gloryfikuje Krishnę, no to samemu się widzi. Ten nie rozumiał. Aha, tak. Bo to jest tak, Prabhu, Krishna jest osoba, tak? A Krishna po prostu, no on jest osoba. To Krishna chce czuć, bo Krishna był trochę, jak powiedzieć, szokowanie, jak ekstazja Radha Rani, Śrimati Radha Rani czujesz, tak? Albo Śrimati Radha Rani na innym słowie jest najlepsze wybaczenie, tak? To Krishna powiedział, ja jestem Bóg, tak? Ale mój wybaczenie czuje taki ekstazję, jaka to jest ta ekstazja?
tak? On chce czuć. Na przykład, jeśli ty, kto jest bardzo bogata osoba, a kto mówi, zobacz, taki ziemniaki piczony, tak? Ale gdzieś sprzedają na taki kraj. O, tak? Ty nigdy nie jadłeś. O, to ja będę kupię, tak? Nawet on jest bogata osoba i on opiekuje dużo ziemi, gdzie gdzie urodzić ten ziemniaki, tak? Bo on sprzeda ziemniaki. Ale kto powiedział, ten nigdy nie jadłeś taki pieczony ziemniaki, to co on będzie robił? Będzie kupił samolot, bilet i idzie tam, bo chce. Masz możliwości. Tak jest dla Krishna, tak? Krishna nie rozumiał, że jaki smak mój wybiciel czuje, że oni są na takiej ekstazji. Bo ja czuję ekstazję, a oni czuje milion razy więcej ekstazja, tak? To on chce rozumieć ten ekstazja i dlatego on poszło jak Mahaprabhu, tak? Dlatego on poszło jako wybiciel, tak? On chce rozumieć, jak czujesz, tak? Ten. Czy to pomaga, Prabhu? Tak, Prabhu, dziękuję bardzo. Albo, bo to jest, też jest jedna, ale to też jest druga, że w formie Prabhu Krishna gloryfikuje, jak Mahaprabhu jest Krishna i gloryfikuje Krishna, dlatego druga jest, bo Krishna powiedział Gita 5000 lat temu. Ludzie nie rozumieli, jak to żyć, ten Bhagavad Gita, jak żyje, tak? Jak praktykować. Jak wygląda na codzienny, tak? To Krishna jest najlepsza osoba. To on sam poszło jak Mahaprabhu i pokazywał, jak żyć, co jest napisane na Gicie, jak robię służbę oddania, tak? To jest druga rzecz, dlaczego on idzie, tak? To są wiele takich rzeczy, tak? To na innym suma podsumuje wszystko. To jest tak, Prabhu, że twój imię jest Daksh, tak? Daksh ma imię. A jak ty znasz, że twój imię jest Daksh? Od kogo ty wiesz, Prabhu? Od tata i mama, tak? Oni dali do ciebie imię. I potem ty słuchałeś wiele razy od autorytet, to twoja mama i tata jest autorytet, oni dali ten imię, a potem ty masz doświadczenie, o, ja jestem Daksh, tak? Ale przed tego, to nie jest, urodziłeś i sam myślałeś ten imię. I tak jest sam, że kiedy my chcemy rozumieć służbę oddania, miłości, relacja od Boga, my musi być ma jaki autorytet. To Mahaprabhu poszło tu, że będzie pokazać, jak to żyć, jak wybiciel, tak? Bo bez tego to my nigdy ludzie nie rozumieli Bhagavad Gita i zgubili Prabhu. Mają swoją interpretację, tak? Dobrze, to mam nadzieję, to jest wystarczy, Daksh Prabhu? Tak, dziękuję bardzo. Dobrze, to w takim razie kończymy dzisiejszy wykład, tak? I tak, i ten książka można, ten BNK Sharma napisał tu, tak, ten książka. To ja mogę wysłać na grupie edukacja. Ewa Mataji, jest na ten grupie edukacja? Nie mam. A, to ja będę wyślę do ciebie, do Mataji też w takim razie. Na kto ma dostęp do Ewa Mataji? Ewa, nie mamy do ciebie dostępu. Dobrze, na WhatsAppie jestem. Dobrze, to ja będę. Trivikramasiva Maharaj Mataji jest, tak? Aha, dobrze. No tam będzie napisane. Jesteś na WhatsAppie, Ewa? Tak, jestem. To ja będę. A Telegramie? Nie, na Telegramie nie. No to damy na grupie Guru Maharaja, tak? Tak, dajemy na obu grupie. Dobrze, tak? Dziękuję bardzo. Hare Krishna. Dobrze, Mataji, mój pokony, to kończymy dzisiejszy wykład. Dziękuję wam. Dziękuję, Prabhu. Mój pokony. Dziękuję. Hare Krishna, Śrila Prabhupada ki jai. Jai. Dziękujemy, Hare Krishna.